Trafiłam do więzienia. Pobrano mi odciski palców i zrobiono zdjęcia. Sprawa zamknięta. Jedna z osadzonych zapytała, dlaczego tu jestem. Wyjaśniłam, że zostałam zgwałcona, a policja uznała, że kłamie. Powiedziała, wpuścili cię w kanał. Wtedy zrozumiałam, że miała rację. Gdy byłam w więzieniu, w internecie pojawił się artykuł o moim zatrzymaniu z moim zdjęciem i nazwiskiem. Miałam dość.